Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Jestem Bacza. To jest kolejny odcinek, kolejny live z Phoenix Point. Gramy sobie oczywiście przeciwko obcym, którzy tutaj opanowali ziemię, raczej panty, obcy, cholera wie jak to się nazywa. Gramy z dodatkami. I tak naprawdę na czym my skończyliśmy? Skończyliśmy na misji bodajże. I tu widzę, mamy jeden awans do rozdysponowania. Następny strzał bronią w walce, której postać się zbiegła, zużywa jeden punkt amunicji. I to jest fajne. I to sobie. Zostaje 20 punktów. Batelka Aileen. Damy jej tutaj prędkość. I co? I zobaczmy teraz dalej. 6 punktów, 29 punktów. Można wydać prędkość. Chociaż jemu by się w siłę przydało, mi się wydaje. Czyli on ma 22. Dajmy mu jeden w siłę. Mówię nawet jeszcze raz w siłę. Albo dajmy mu tą prędkość nieszczęsną. Jeden sobie weźmiemy z punktów tutaj naszych głównych. Okej, okay, tutaj mamy 40 punktów do rozdysponowania. Prędkość dwa razy, siła i to mamy też mało. Dajmy. Na razie siły woli nie zwiększamy, ale to się później może zmienić. Pojawią przeciwnicy wpływający właśnie na naszą psychikę. O, tu mamy max już, jak widzicie, więc nic nie zrobimy. On ma też obciążenie 18. Damy mu raz. Damy mu dwa. Klara, damy mu może więcej. Chociaż o tą siłę woli. Bo 8 to jest tak dosyć mało. Dobra. Tutaj mamy nową klasę, ale to sobie na razie zostawiamy, bo... Kurde, damy tutaj. A, na full. Jak z obciążeniem? Troszkę mało. Damy mu. I damy tutaj raz. Dobra, jesteśmy z powrotem. Okej. Okay. Co do bazy. Na razie czekamy, aż się zbuduje. Badania. Też robi się autopsja. Produkcja. Bulldog nam się kończy robić za 2 godziny i granat będziemy robić. No, w ogóle dyplomacja. Trzeba by zrobić jakąś tą misję dyplomacyjną. I przyjaźnie nastawieni. No generalnie najlepsze... Najlepsze kontakty mamy z nowym Jerychem. Ale nie wiem, czy ja bym nie chciał tutaj z Synedrionem troszeczkę podziałać. Przeprowadź sabotaż bastionu. O. Tutaj mamy co? Nowe Jerycho. Przeprowadź sabotaż bastionu. Też. A, bo to jest nie. Cel wytwarzania energii. Akceptujmy sobie taką misję. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Bardzo jestem ciekaw. Siły powietrzne. Tutaj nic na razie nie możemy zrobić. Personel to już patrzyliśmy. A tutaj mamy. Zobaczcie. Co mamy do wyboru? Daje biegłość w walce bronią ciężką. Premią do celności. Siły oraz zasięgiem widzenia. Zmniejszonym o 15 pól. Wow. Ta snajpera, snajper i broń ciężka, to tak ciężko. Kurde, no. Nowa klasa. Jakbyśmy dali szturm przy sprincie, to może być fajne. Zróbmy coś takiego. Bardzo bym chciał zobaczyć, jak to pójdzie. I do tego mamy na przykład właśnie sprint. Kontratak. Też może być. Najpierw z takim bardziej wydaje mi się. Ale dobra, koszt. A w sumie możemy dodać. Tylko ona nie ma snajperki. Mamy niby tutaj tą snajperkę. Ale na razie tego nawet nie badamy. Tutaj co mamy? Też snajpera. Aha, to jest ten, co żeśmy ich uratowali ostatnio. Dobra. I ten tak, ten jest ten drugi. Ma też poziom sprint. Okej, dostaje sprint. Ostrożność sobie darujemy na razie. Dobra, tyle zostawiania. Dobra. O, tu jest jednostka latająca, ale jak tu przelecieć, kurde, żeby ominąć tego? O, to jest pytanie. W ogóle przydałaby się, gdzieś tu powinna być jakaś baza w pobliżu. Ale chcemy zaatakować nowe Jerycho. Zobaczmy teraz, jak to wygląda. Mieliśmy wytwarzanie energii najazd. No i co? Sabotowanie, wytwarzanie energii. Poziom zagrożenia wysoki. Kurde.
noc. Spokojnie. Darujemy sobie na razie takie akcje w takim razie. Lecimy tutaj. O, produkcja skończył się robić. Skończył się robić nam bulldog. I chyba tam ktoś nie miał tego bulldoga. Zobaczmy. Tutaj jest. To jest bulldog chyba. Zerkniemy. Tak, to jest bulldog. Bulldog, tu jest bulldog. Ta kota nie ma bulldoga. Damy jej bulldoga. Oczywiście to zabieramy. I mamy magazynek do bulldoga. Aczkolwiek tylko dwa. Trzeba je dorobić. Musimy natychmiast robić, bo my nie mamy surowcy. Mało zasobów. Trzeba to zmienić. Zbierz tyle przedmiotów, ile się da. Zaraz. I teraz musimy to zrobić w ten sposób. Musimy im od cholery rzeczy pozostawiać. No Jezu, na puste miejsce chciałem. I co, magazynek do karabinu. Apteczkę, no apteczkę to byśmy dali w razie czego zostawili. Dobra, stawiamy tak. Ten to nawet dwie apteczki ma. I zdecydowanie, panie, z jednym magazynkiem, o tak idziesz. Kurde, im mniej im damy. Ale musimy mieć jakieś apteczki. Zdecydowanie tego to musimy odciążyć. Bez apteczki pójdzie. Natomiast temu zostawimy apteczkę. Coś tak czuję. I magazynek, dobra. Dobrze, że w tą siłę troszeczkę im daliśmy. Natomiast ten już bez magazynka. No i Dakota. Dakota może by stawiła tę nieszczęsną apteczkę. No i dobra. Tak to widzę. Tak to widzę, słuchajcie. Dobra. Zostawiamy te wolne miejsca. A, w ogóle to streama bym odpalił, żeby wiedzieć w ogóle. Tata. Dobra, czat jest. Gdy podczas misji pojawi się mgła, nie będzie widać ruchów Pandorana, a oni odzyskują swoje punkty woli. Jeżeli jeden z twoich żołnierzy znajdzie się w jej oparach, jego pozycja zostanie ujawniona przeciwnikowi, a sam żołnierz straci punkty woli. Okej. Okay. Powiedz. No i dobra, zobaczmy, co to za misja będzie. Znaczy, co to, no wiemy, co to będzie, ale co tam w tych skrzyniach będzie, czy może coś ciekawego znajdziemy. No i w miarę będziemy się starać gdzieś tutaj w okolicach ewakuacji, żeby nie szaleć za bardzo. Zobaczmy, gdzie te skrzynie. Tu mamy ewakuację, tu mamy ewakuację. Tam przychodzą o... No i troszkę... To jest. Troszkę to rozbite jest faktycznie. Dobra. No, ty przejdziesz tu jakoś. Nie chcę tu. Jak to jest? A, tu mam. Nie? Okej, nic nie znalazł. To podejdź tu bliżej. Zobaczmy, co tu jest. Okej, mamy pakiet materiałowy i to jest nam raczej potrzebne. Za mało punktów akcji. Dobra. Ale mamy co tu jeszcze? Magazynek do bulldoga, szyfr, apteczka. Czyli pakiety mamy do wzięcia. Ile pakiet waży? No, ale dobra, to sobie sprawdzimy później.
Generalnie, jakby się później udało tu przedostać, to fajnie. Bo damy wsparcie, wyślemy faktycznie gdzieś w tą stronę. Okej, zostań tu. Teraz my byśmy sobie poszli w tą stronę. Teraz więcej chłopaki życia mają. Raczej snajperka. Dobra. Tych dwóch bym wysłał. Tu mamy dwie skrzynie. Wejdźcie tędy. Oni się będą tu na pewno jakoś wspierać. Bo innej opcji to ja nie widzę. O, już się pojawia. Ten coś znika, mydlak. O, jest z karabinem, strzelec. To będzie strzelał. Następny. Okej. Okay. Ile to waży? 3. To bierzemy. 16. Z tym to sobie daje spokój. No dobra, no musi strzelić, bo to jakby nic z tego nie będzie, jak nie będziemy strzelać. Yes. Ramię. Wiedziałem, że nie trafi. Wiedziałem, że nie trafi Negus. Ale dobra, spokojnie. Mamy tutaj kolejnego. O, ten widzi znowu. Tamto nie. Dobra, zróbmy sobie tak. O cholera. Ale dobra, to jest ważniejsze, żeby pójść tu. O, widzi go. A to tego widzi. Okej, to nie. Ja chcę zrobić to w ten sposób. A my się tutaj pobawimy z nim. Z którym teraz? O, to jest pytanie. Snajper. Widzi? No dobra, zobaczmy. Węcik. Następny strzał bronią w walce, którą postać jest biegła, zużywa jeden punkt mniej. I to byśmy sobie potwierdzili. Nas 0 punktów akcji kosztuje. Ale teraz 2 punkty akcji będzie kosztować strzał. Więc możemy oddać 2 w tej turze. Pierdziele. Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Nie, to źle to użyłem. Źle. Źle, źle, źle. No ale dobra, chociaż mamy na obserwację, więc to dobrze. No dobra, pomyślmy, co tu zrobić. No ten jak nic musi dać tu wartę, no, tylko kwestia, czy ten tu podejdzie, ten tu wyjdzie. Nothing's getting past me. No muszę do niego walić, bo to z tego nie będzie. Kurde, panie, no zlituj się. Masakra. Po prostu masakra. Dobra, musimy tego uszkodzić. Ten niestety przejdzie. Sobie pić naleję i zobaczymy, co oni tu wymyślą. O, cofnął się. O, to menda. Trafił.
Bardzo dobrze. Ale niestety snajper nic nie widzi. Teraz strzeli. Już chyba nie trafił. Trzy razy. Ale dobra, teraz został sam. Co z tym? Jest, warta zatrybiła. Ale czy on trafi z takiego daleka? Nie. No, mendy nie trafiają w ogóle. Uż, trzymaj się. Okej, jest dobrze. Jest dobrze, jest dobrze. Teraz byśmy sobie zrobili w ten sposób. No tego widać, okej. Widzisz go, o jak na dłoni go widzisz. Dobra. Ale nic więcej nie zrobimy. Dobra. Zobaczmy, co on może zrobić. Kurde, nie mam jak go nawet przyflankować, powiem szczerze. Ale chyba tu się schowamy. Staram się tego zabić, dlatego się tak odkrywam. O Jezu, nie. Jego strony, nie ten. Bo liczę na to, że tego rozwalimy. Kurde, mocny jest. Ale mamy infekcję wirusową, dobra. Teraz tak, sprint możemy wykorzystać. Nie chciał, muszę tu iść. Odkryję się niestety przed tym... tamtej strony. ...30 punktów. Ma 52 życia, cholera. Dobra. Muszę się przed tym jakoś schować. O! Trafiony, ale zniknie, no jak. Wkurzające to jest. A, to sobie od razu walimy. A ten chyba musi tego dokończyć. Aileen. Naprawdę? No ja cię kręcę. Nie mam słów. Ja pierdziele, co ona zrobiła? Dobra, tu muszę podejść. Muszę go wykończyć, bo nam kurde zdejmie tu kogoś zaraz. Dobra. Wszyscy kurde nad jednym gościem. Dobra, ty się gdzieś byś schował. Nie bardzo mamy gdzie. Tu możemy. Dobra. Masakra. Friendly fire taki balnąć. Prosto w głowę. Teraz trzeba zobaczyć tą apteczkę, trzeba go wyleczyć. Trzymaj się. Ta. Mam pistolet, ma to do snajpera za daleko. No ale to dobrze. No, już. Masz apteczkę. I'll be okay. Jak to kurde nie może trafić, a tak to tego zdjęła normalnie chwila moment. Dobra, my sobie musimy skoczyć gdzieś tu. Dobra, idź tutaj, pójdziesz na górę za chwilę. O-o. Jest tu blisko. No, gdzieś tu się... Chcemy sprint dać. A nie, to jest odzyskaj, nie mam sprint. Nie chcesz mi go trafić? Tu, po obrzeżach, nic nie pokazuje. Dobra. To pójdziemy sobie najpierw tak. Tu.
Ciężko będzie. No, tak jak mówiłem. A proszę. Dobra. To zrobimy tak w takim razie. Zakuruj tu, jakby wyszedł. Dobra, on chyba padnie. Zaraz sprawdzimy. Kurde, 2 HP mu zostanie i zinfekt... 1 HP mu zostanie. Nie chciał, nie chciał, trzeba go dobić. Dobra. Tyle dobrego. No dobra, mistrzyniu, skacz, bo widzę, że tutaj wiele nie zrobisz. Może nawet skocz tutaj. Nie, weź tutaj, odejmij punkty akcji. O, proszę. Dobra, tarcza szczypce, o tyle dobrze. A ten jest tutaj. Powinniśmy go gdzieś tu zobaczyć, jak sobie wejdziemy. Ty, Szczuniu, idź na górę. Może by coś tu strzelać. Słabo stąd widzi, widzę. A, sensu było palić. Dobra, o, to jest fajne miejsce. On niech sobie podejdzie. My sobie zrobimy coś takiego. Okej, okay. I teraz byśmy sobie podeszli gdzieś. Gotta keep on pushing. To nas na razie nie interesuje. Przejdźmy sobie tu. Jakby chciał nam się wycofać, przymierzmy tutaj. Snajper. Snajpera to by dobrze było dać tu w ogóle na dach i on stamtąd by sobie walił. Jak będę chciał zrobić. Tym, że... takiego. I na razie rób coś takiego. A my chyba... strzelamy troszeczkę to. O, i druga tura mu się uda. Będzie teraz dalej to mogłem dać. O kurde. Pięknie. O, w mordę. To było niespodziewane. On tam po pierwsze wskoczył i że ta pluskwa się tam znalazła. Po drugie. Cholera. Nie mamy jak tam wejść. O ja cię. O cholera. To zrąbaliśmy. Dobra, widzi go tu. Ale masakra. Confirming target. Bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze.
to zejść na dół. Nie narażać go. I na razie będziemy musieli palić tego gościa. A mu też. Dobra, nie ma szczypcy. O, widzi go, widzi go. Cholera, za daleko. Za daleko wszystko. Tu będzie go widział. Dobra. On jest daleko, więc nie potrzebuje raczej osłony. Okej. No ta pluskwa tutaj sporo zmieniła i ciekawe co teraz. Czy my możemy w następnej turze, zawsze tą pluskwę zbijałem w pierwszej turze po ataku. Teraz nie miałem jak. Czym on zaatakuje? Nie ma czym chyba, nie? Ale jakimś gównem. Tego nie wiedziałem. Oj. Widzi go? O Jezu. Nie, nie strzelaj do niego, kurde. O, zszedł, dobrze. Dobra. Tego strącić. Dobra. Wracaj do żywych. Dobra, my musimy tak, przeładować. Ja muszę cię uleczyć. Gdzie jest apteczka? Tu jest, dobra. Kurde, by się wydawało, że to tak bezproblemowo będzie, a tu wcale nie. Dobra. U mnie coś wzięte. Wzięte, czyli nie mogę iść. Raczej iść w tą stronę. Tamten róg, tamten narożnik weźmiemy. O, ty go widzisz? Nie to. A zaraz, może inaczej, może ty go będziesz widział, stąd będziesz go widział, to weź się ustaw odpowiednio. Bardzo dobrze. Dobra, my zostajemy tutaj. Ty też nic nie zrobisz. Dobra, zostań tu. Ty w końcu możesz coś zrobić. Idź coś tu weź. A? O proszę, tu jest troszkę więcej tego. Pakiet technologiczny. Co to jest? Ouchan 3. Mamy. Granat możemy wziąć, tu już widzę, nic takiego nie ma, więc bierzemy kołczan, teczka i amunicję też weźmiemy. Jesteśmy napakowani na maksa, więc ustawimy się gdzieś w pobliżu punktu ewakuacji. To trzeba rozwalić. Dobra, skąd ty go możesz tu dojrzeć? Skąd go widzisz? To idź. I nie wstydź się walić. Cholera. Z sensu. Bez sensu stamtąd walić, widzę. Dobra, idziemy na górę. Ta kota tak poturbowana jest. Co tu masz, Dakota? O, proszę. Pocisk Furia. Go nie mamy. Magazynek do pistoletu Hera. Żelazna Furia magazynek. Tego też nie mamy. Oczywiście bierzemy to.
No i zabraknie na to. Teraz zobaczymy, co to jest. Dobra. Doładujmy ją do końca, to... Bulldog. Apteczka ma. I Dakota, coś tu możesz strzelać? Nie możesz. Ale ustaw się tak, żebyś za chwilę mogła. Weź tu tak w razie czego. Dobra, ty chyba musisz tutaj po prostu pilnować sobie. No właśnie, tędy wejdziemy. Tylko nie mam punktów akcji, żeby to pozabierać. Ale to za chwilę. A, tak. On nie widzi tu nic, no weź, no tu będzie widział, czyli wyżej musi być. No dobra, idź tu, no nic nie zrobię. O jest, proszę bardzo. Widzi to, widzi to. Ustawimy go zdecydowanie tutaj. I niech sobie odpali partę. My tu mieliśmy tego widzieć. Dlaczego go nie widzimy? Tego? Zobaczmy, jak ten strzał stąd by poszedł. Całkiem może nawet nieźle. Bardzo jednak. No, za daleko. Też trafił, ale... Sniper. O właśnie. Za 90 to aż miło. I wycofaj się. Troszeczkę. O, w końcu ktoś cię widzi. A jak cię ładnie widzę. Dobra. Dobra, dopadliśmy to. Coś, nie mamy amunicji i ja chyba mu nie wziąłem amunicji. Zdecydowanie trzeba go już wycofać. Miałem twierdzić, że muszę broń przeładować. No dobra. Tak w razie czego jakąś wartę tutaj odpal. Dobra, ty nic nie masz. No tutaj nie pójdę jednak, za daleko jest. Kurde, może byśmy poszli. Bo on akurat nie ma miejsca w ekwipunku. Ten co ma, to nie ma amunicji. No i dobra, chyba zostanie to wszystko. To przeszperam tylko. Też chyba nie ma już. No nie ma. Dobra, jeszcze chwilę musimy zaczekać. W sumie ten ma. Dobra. Mamy temat. No właśnie. Bierzemy to. Teraz tak. Gazynek do pistoletu Hera. Generalnie to wszystko weźmiemy, jak widzicie. Kurde, no on jest pusty, no. A strach tutaj podejść, taki kawał drogi. Dobra, darujemy sobie, bo będę chciał wziąć troszeczkę ekwipunku i przedobrze. Dobra, spadamy.
Niestety połowy zasobów nie wzięliśmy, ale jednak trzeba by więcej amunicji brać na takie wyprawy. Sprinting to position. Dobra. Coś tam zarobiliśmy, zaraz zobaczymy ile. Dobrze, obadajmy ile czego. No te misje ciężkie, poziom wysoki. Że nie wiem, czy jeszcze czas jest, znaczy, czy już jest czas na te misje dyplomatyczne. No i dobra, mam odzyskane zasoby, zobaczcie, 300, tutaj 200, no i trochę tych rzeczy, jakby nie było. Czy to się wszystko może dać? Do wiary. A mnie... Okej, okay. A przecież ona nie była chyba na misji. Leonora Ray. Tak, karabinek wiara. No dobra. Produkcja. Na pewno w produkcji coś musimy dać. To nie może być tak, że nic się nie dzieje. A, tutaj mamy w ogóle, zobaczcie. Piski. Antykora. Kurde, ile ona kosztuje. Tu zerknąć. Pojemność magazynku. No, dotrzeć do bazy Phoenix, aby naprawiać, przeładować, zmieniać broń oraz moduły. Że tu chyba nie mamy amunicji. Tu jest na zielono. Zaraz zobaczymy. Piski nomad. Pojemność magazynku 30. Nie, no to jest do uzbrojenia. Mi się wydaje, więc chyba mamy. No jest tu 150 na 150. Nie, to jest wytrzymałość. Pojemność magazynku jest 30 na 30. Okej, okay, to zostawiamy. Zostawiamy. Musimy sobie wrócić niestety do bazy, podleczyć naszych żołnierzy, bo słabo to wygląda. Poszerzenie. Szczeni. Okej. Jeszcze jedna rzecz. Chciałem wejść... O, autopsja mózgopluskwy. Dobrze. To broń biologiczna. Której zadaniem jest przyjęcie kontroli nad ludzkimi ofiarami i prawdopodobnie ich schwytanie. Podczas ataku głowa stwora odczepia się od korpusu i trwale przymocowuje się do organizmu gospodarza. Na szczęście zabicie przymocowanego stworzenia umożliwia jego bezpieczne usunięcie i przywrócenie ofiary do normalnego stanu umysłu. Mamy pochodzenie, funkcja, kontrola umysłowa, reprodukcja, jaja, to też znamy, mobilność. No szybko się przemyka. I słabość. Stworzenie łatwo zabić, jest szczególnie podatne na ładunki wybuchowe. Gdy przymocuje się do człowieka, należy zabić je bronią o pojedynczym strzale, aby ograniczyć obrażenia poniesione przez ofiarę. No, trzeba mieć takie... taką broń. Funny how that crude name our soldiers came up with stuck. Appropriate, I suppose. These vile creatures personify everything that makes the Pandorans so despicable. Dokładnie. Dobra, co możemy sobie... Technologia granatnika... O kurde. Dobra, tylko tak, zobaczmy sobie Hephaistos, Pitagoras, no to wszystko bardzo długo trwa. Pewnie prędzej czy później będziemy musieli to zrobić. Zobaczmy, czy mamy coś z zadań. Kończ badanie pandoriańskie kolonie. Pandoriańskie kolonie. 3 dni. No, efekt premii jest dosyć duży. Autopsja. No zdecydowanie musimy zrobić te budynki. Na razie będę starał się badać to, co najmniej czasu zajmuje. Technologia granatnika.
Może być fajne. Pajstos, ale ten Pitagoras by pomógłby bardzo. Kapsuły ratunkowe. I wam powiem wam efekty obrażenia zadawane. Zobaczmy z tych autopsji, co tutaj. Eja. O, 400 żarcia. Robimy. To się może przydać. Dobra, produkcja. Coś musimy porobić. Jak nie ma co robić, to robimy granaty, tak? Bulldoga mamy, amunicji nie mieliśmy. Jak widać jest mało, więc zrobimy sobie. Troszeczkę żeśmy zyskali surowców. Granatów mamy 11, nieźle. Tych karabinów już mało co używamy. Wybieramy. Phoenix, magazynek do karabinów Phoenix. O, tu do tyra mamy mało. Weźmy sobie te 3. Teczek mamy. Musieli przetworzyć. O, proszę bardzo. Karabin szczerzy. Też będzie można to zbadać, podejrzewam. Nic na razie nie przetwarzamy. Produkcję byśmy tylko uruchomili. W takim razie nie ma co się robić. Robimy granaty. Będzie. Mamy awansy. Awanse. Szeregowy. Daje biegłość w walce karabinami szturmowymi. Aha. Bombardier. Daje biegłość w walce bronią montowaną. Premium 20% do zasięgu i 10% do zadawanych obrażeń. Się może później przydać. Ale nową klasę. Ja bym... Zaraz, ile on ma w ogóle? 20. Nie, to na razie musi się wstrzymać. Damy mu nową klasę. Bo będę chciał dać mu szturmowca, żeby mógł sprint sobie zrobić chociaż raz. To będę nam... O, jeszcze... Lekarz. Pewny rzut. Specjalista walki. Strzelbami. Granaty. A czy jeszcze? Zero w dwóch jest. Czemu ja nie mogę rekrutować? A, nie ma kwater. Proszę bardzo. Dobra. Fibonacci jeszcze mamy. Zobaczmy, co na to ma. Premium 10% i mniejsza celność. Też drugą klasę jej damy. Ale musi poczekać jeszcze chwilkę. Dobra. To trzeba będzie zbadać. Ja to mogę używać. Mogę chyba, bo mamy niezależnego. Ona była. Że jakby je dać karabin, z karabinem zawsze ona ma już drugą klasę. Dobra, czyli możemy dać jej karabin, możemy dać jej snajperkę. Damy jej dlatego, że jakby był jakiś atak na bazę, czy cholera wie co, zawsze będzie uzbrojona. Ona ma co? Ma karabin snajperski niezależny. Damy jej granacik oczywiście. Sztuki amunicji i apteczkę. I on. On ma aresa, apteczkę i jeszcze granacik by mu się przydał. Ok. I wracamy do naszych. Teraz możemy ich troszeczkę tu przezbroić. A, tak standardowo. Bulldog. Teczka i granat. I tyle. Można było dać im więcej sprzętu. Teczka, granat. Takota. Granat. Kurde, ja to im dam chyba po dwa magazynki. Mimo wszystko mało jest takich misji, to wtedy mogę ich rozebrać. Ale te magazynki się mogą przydać.
Jak zabraknie, no to wtedy jest lipa. Ma 23, więc nawet 3 magazyny. A tu mamy Feniks, tak? Bierz Feniksa. No i to by się pistolet przydał. Zamiast tej apteczki. Tylko jaki mi jej pistolet dawaliśmy? Hephaistos. No tak, sęk w tym, że ja nie mam tego zbadanego. Dobra, damy jej tego szyfra. Mocnego. Dobra. Tak to zostanie. Słuchajcie, teraz wracamy sobie do bazy. Musimy się troszeczkę podleczyć. Dobra. Załoga jest. Dało się przechwycić nalot Pandoran? Nalot Pandoran. Okej. Musimy wracać do. Gdzieś musi być nowa baza. Jak się robiło ten skan? Niech ja sobie przypomnę. Kolejne jezioro. Co tu mamy? Nasi operatorzy natrafili na ekspedycję naukową Synedrionu. Jej celem jest analiza małego jeziora, które przybrało dziwny odcień fioletu i wygląda, jakby pulsowało na skutek oddziaływania jakiejś. Nie potrafię powiedzieć, czy jest to pojedynczy organizm, czy jakaś kolonia, stwierdził dr Grigorowicz, jeden z naukowców biorących udział w ekspedycji, w rozmowie z naszymi operatorami. Oczywiście ten podział może nie mieć w istocie zastosowania do organizmów powstałych na skutek oddziaływania pandorowirusa. Tak czy owak, przydałaby się nam pomoc specjalistów. No pomożemy mu zbadać. Badania 100, nastawienie syndarii. No tak, z tą frakcją ja będę chciał utrzymać jakieś dobre stosunki. Wydaje mi się, że powinniśmy tutaj lecieć do niego. Bo jak? Pojęcia. O, mamy jajo mózgo pluskwy. Grupa okazji jest niezwykle wytrzymała, odporna na ogień, kwas i ostrzał z broni lekkie. Jajo zawiera różną łańcuchy DNA zwierzęcego i roślinnego. Ustalono dotychczas, że jaja pełnią funkcję biologicznej kapsuły hibernacyjnej, która utrzymuje mózgopluskwę w stanie uśpienia, a nie komory inkubacyjnej. Dokładny mechanizm powstawania i rozwoju organizmu pozostaje nieznany. I tu mamy dodatkowe ustalenia. Raporty z terenu wskazują na to, że jaja mózgopluskwy reagują na obecność ludzi i maszyn, rozpoczynając sekwencję wykluwania, gdy tylko obcy byt zbliży się. Tak jest faktycznie, tak się działo. Dobra, tylko badania musimy wrzucić. Tu mamy kolejną autopsję. Tutaj chyba, kurde, będziemy technologia granatnika. Granatnik, ciekawy. Kurde, zróbmy go. A niech tam będzie. Dobra. Klop. Construction complete. O, tu mamy informację o bastionie. Możemy najazd zrobić. Możemy pohandlować. Dzień jest poziom zagrożenia wysoki. Ja się zastanawiam, kurde, zniszcz wszystkie kluczowe budowle. Zmiana nastawienia jest duża. Nawet, kurde, ci się będą gniewać. Coś chciałem jeszcze zobaczyć. Awans chciałem zobaczyć, ale to nie. Awans nie dawaliśmy. Nie ma awans. Czynności przeładowania i ekwiponek nie zużywają punktów akcji. Dodatkowe 2 punkty do siły woli oraz 10 do zasięgu widzenia. Dalekowidz. O, 20 i... Dobra, ten dalekowidz na razie weźmiemy. Będzie chyba fajniejsze. Bazę chciałem zobaczyć, bo tak, laboratorium mamy zrobione. Co nam brakuje? No kwater nam brakuje. Ile mamy energii? 19. Energia tu się... To generalnie niedobrze, bo zrobimy jeden przedmiot i nam jedno pole. Chociaż tu chyba nie zbudujemy.
Czego nie mogę produkcji żywności? Ale trzeba by zrobić te kwatery 250. Znowu się wypuszczamy z tego. No poczekamy. I tak się buduje. Coś to się razem będzie próbować. To robimy. Zróbmy te kwatery. Zróbmy te kwatery. I lecimy dalej. Muszę bazę znaleźć, mam rację. O! Badane miejsce. W tej dolinie miała miejsce jedna z ważniejszych bitew III wojny światowej. Ziemia jest skażona, a krajobraz psują tysiące szkieletów obecnie porośniętych z mutowanym chem. Absolutnie nie ma tu nic innego. A gdzie mamy tą drugą jednostkę? Jak ja mam tutaj wylecieć? Tu jest baza. Tu widziałem bazę. Cholera. Lecimy tam. Aktywuj bazę. A, kurde. Dobra. Widzę, że afera będzie. Nie mamy, kurde, surowców. Trzeba było poczekać. O, jest baza. Zobaczcie. Samo. Zdecydowanie chyba najpierw tu jednak bazę musimy. Dobra, musimy zrobić tą misję. Robimy ją gdzieś bliżej. O, Bastion został zaatakowany. To zmienia postać rzeczy. Mgła w ogóle tutaj powinna być wyeliminowana. Mamy noc. Poziom zagrożenia średni. Dostaniemy 450. Interweniuj, aby wyeliminować zagrożenie i ochronić kluczowe struktury Bastionu. Okej. Okay. No to co? Mam wszystko ustawione, więc możemy od razu powalczyć troszeczkę. Płyny uzupełnić. Zobaczmy, jak nam pójdzie ochrona Bastionu dzisiaj. Okej. Okay. Badajmy temat. Tu mamy kluczowe struktury, to już widać. Mamy tych sojuszników. Okej. Okay. Skąd oni się wyłonią? Nie wiemy. Bardzo dobre. Dobra, musimy to jakoś rozdysponować. Snajper. No nie wiem. Wal tu. Tu moglibyśmy wejść na górę i tutaj sobie... Dobra, idź tam. Zobaczymy. Będzie dobry widok. Wyślemy jeszcze naszego ciężkiego na górę. O, proszę bardzo. Już jest. A, dajmy spokój. Tak, i ty sobie polecisz na górę. Nawet tu gdzieś. Okej. Okay. Zacznie czekasz. Jeszcze jednego wyślemy na górę. Going in. Nie wiem, czy dobrze, że w tą stronę, ale dobra, zaraz sobie nie możemy nim przejść.
Potrzeba snajpera w ogóle wygląda. To. Ale dobra. Ty sobie stój. Tu i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dobry początek dnia. O, proszę. Cholera, nie wziąłem jednego pod uwagę. Oni będą tu niszczyć. Trzeba było dać snajpera na górę. My to trzeba by ich przejąć, bo... Kurde, drugi jest w środku. Co trzeci idzie? Aha. Operative on the move. No i zdecydowanie. Nie. Możemy sobie tutaj taki fajny meg zrobić. Te bydlaki. Bo jak ja im tutaj pyrgnę granacik, może to troszeczkę zawadzić na strukturze. Chyba, że... Może nie, zobaczcie. Badajmy, jak to zejdzie, jak to pójdzie. No, chyba nawet prawie się udało. Dobra, czy wrócimy na górę? Wrócimy na górę, to sobie wróćmy na górę. Okej. Okay. Tęk w tym, że... Dla niego to już chyba nam zabraknie. Sprint. Czy nie do końca. Mamy granat. Rzucimy granat. Że... Wrócimy na górę, już nie wrócimy na górę. To trudno. Dobra. O, super. Będzie widział go. Góry. Możemy mieć tu... No dobra. Dobra. Okay. No. Kurde, nie dam rady ich tutaj załatwić. Dobra, zróbmy tak. Proszę się tu. Nie ma tarczy. I my musimy tutaj skończyć na razie. Natomiast snajper nasz kochany go widzi. No i jak bardzo ładnie go widzi. Pięknie. Generalnie chyba niech tak zostanie. On tutaj będzie gdzieś siedział. Już nie. Też bym użył apteczki. Ale ten, to zamiast tędy wejść, to nie wiem, gdzie on idzie. No właśnie, z tym przywróceniem. Nie tymi kurde mackami, no i dojdą tu do mnie. I mocno bije. Że raz. Ten raz. No! Bardzo niedobrze.
Dobra, najpierw ty się rusz. Dobra, jeszcze raz strzelisz? Nie. Strzelisz jeszcze raz. Okej, okay, zobaczmy inaczej. Kurde, ale one mają... Ja muszę się wycofać w takim razie, bo... Źle. Tam musimy schować. A? Jednak trzeba było nie włazić na dach. Dobra, zróbmy tak. Przejmijmy tego żołnierza. Let's make this happen. To się okno nie ma, cholera. Czyli idziemy sobie tu. Od góry idzie. Paniak. A to zostaje. My musimy spierdzić. Najpierw byśmy rzucili. O właśnie. O. A? I uciekaj, bo my się musimy uleczyć. Mam nadzieję, że z tej strony nic nam nie grozi. Dobra, teraz my musimy jakoś się tu... O właśnie. Czekaj, 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 bo się schowamy. Proszę, ten go widzi? Miło. Oj, te chłopaki tutaj sobie tak poczynają, że... Czego przejąć? Dobra. Czego wycofać, bo on z bliska i tak nie walnie, i tak nie walnie. Ale pistolet ma. Nie udało się, ale warto było spróbować. Dobra, tu nie dojdzie. A, bo tutaj można... A nie, no jest dojście. No i zobaczmy. Ciężka tura. Poszedł do naszego. Na szczęście to jest ten ich, więc nasz ich. Specjalnie go tu wystawiłem. O kurde. Normalnie go zabił prawie. Normalnie go zabił. Ije chyba. O kurde. Ale tu ten snajper by i tak go podejrzewam nie trafił. No atakuj. Mocne te ataki mają, naprawdę. Dobra. Ten
punktu akcji nic mi nie da, ale poczekamy sobie. No właśnie. Dobra. To mamy zrobione. My musimy się uleczyć. Dobra. I może, żeby nie odpoczywać. O! Może ktoś wyskoczyć. Obserwuj. A my przejdziemy sobie w razie czego z tej strony. No i ty, mistrzyniu, żyjesz. Chyba niedługo. Kurde, podleczymy mi skok akcji 2. Preparing to fire. Iska gdzieś tu ma. Gdzie on ma tą głowę? Ma. Ładnie pojechał. Spróbujmy mu pomóc. Okej. Okay. Możemy wardować. Zobaczymy po prostu tutaj. A? Czy to mniej będzie miał? O. On ma życia. 56. To wpadaj tu w niego. Stawiam na jedną kartę. Trzy ataki wejdą, to nie powinniśmy mieć z nim problemu. Problem solved. Ale tych dwóch skubańcy napsuło krwi. Ochronione kluczowe budowle, 83%, więc i tak nieźle. I tutaj na dach nie było co wchodzić, na pewno dwoma. Z drugiej strony przydało się, bo tym lufikiem w dachu, wejściem tam schody były, tam się bezpiecznie się zrobiło. Ok, i teraz tak. Nastawienie rosło. Mamy dodatkowe przedmioty. O, bulldog wpadł. Ale mamy tu przede wszystkim 450 tych surowcy. W wyniku analizy zachowania Pandora odkryto lokalizację ich kolonii. Ok. Good to be working with you. If we're going to save the world, we'll need all the help we can get. At this stage, we've granted you low level access to our network. Dobra. Lokalizacja dodana do globu, etap pierwszy, dyplomatyczny. What for? Well, there's a saying in New Jericho. Pełni magazynek, dobra, to... Wiary niestety... Czemu? A, bo to wcześniej, dobra. Okay. Dyplomacja. Znajdź misję. Jericho. Okej. Okay. No co, polecimy tam na misję? Nie mogę tam polecieć na misję, bo muszę odpocząć chwilkę. Produkcję na pewno trzeba załączyć. Zobaczmy. Znek do Bulldoga. Chyba troszeczkę więcej. Aresa mamy. Wiera nie ma. Arma. Teczki dwie. Dobra. Granaty. A 3 standardowo. Teraz się badania zrobią. Będzie można laboratorium zrobić. O, tu jest, zobaczcie, jak go kurde. Dobra, ja chwilę muszę to poczekać. Technologię granatnika. Możemy produkować teraz Goliat. Wybuch, poszatkowanie. Jaka jest waga? 5. No to mała nie jest. Dobra, co możemy zrobić? Zobaczcie, jak na fajnie się zmniejszyło. To może baza chyba
13 godzin. Oriańskie kolonie. Jeden dzień, 14 godzin. Nie 3 dni. Dobra, zobaczmy tego Goliata. 16 godzin się robi. Wybuch 60. Zobaczmy, jak to się ma do tego. A jest. A nie, to jest Fenix, sorry. Sześćdziesiąt poszatkowanie 10. Pojedynczy strzał. Mamy serię 3. Efektywny zasięg 20. 25 pola rażenia 3,5. Nie mamy pola rażenia. W magazynku 12, punkty akcji 3. Ręce do użycia 2. Trzeba to zrobić. Dobra, zróbmy sobie tego Goliata. Sztuki amunicji. Znaczy amunicji, nie ma ten. Drauf. Dobra, momencik, bo tak, tu mamy. Okay, pokazuje nam dane wywiadu. Teraz podleczymy się. Dobra. Czemu ona... A, bo przecież oni siedzą w bazie, to oni dostają jednostki, znaczy punkty doświadczenia. Mamy obserwację oczywiście. Kurde, ona to jest taka fajna jest. Ja bym ją chyba do głównego składu wciepał. Powiem szczerze. Dobra, tu mamy zdobądź biegłość bronią białą. Nie. O. Dobra. To jest ciekawa. Amal. Kogo moglibyśmy... Weźmy ją za Dakotę teraz. W sumie. Po co mamy czekać? No tutaj to można lecieć. To zobaczmy sobie, edytujmy. Ona bulldoga powinna dostać. Mamy 2 magazynki do... Okej. Okay. Podlećmy sobie tutaj. Kurde, miałem bazę wziąć po to, czym nie robiłem ten. Zapomniałem. I uciekł. Rianie na zakończenie nalot. No, trzeba by wziąć sondel 4, 6. Wrotnie. Patrzmy co. O! Okej, okay, technologia 10, żywność 25. Dobra. Minus 3 dostaliśmy. Rewelacja. Napraw. Tak, tutaj oni byli. Teraz tu są. Lecimy tu, zobaczymy co się dzieje. Przejmij wrogi statek. Badajmy to. Czyli trzeba lecieć tam, gdzie on coś tam bada, tak? Atakuj. Teraz tak Q. Tego byśmy chcieli uniknąć. A ja nie wziąłem, w co mamy strzelać, tak? Jak to kurde było? O właśnie.
Teraz to już będzie lecieć. Teraz już samo będzie strzelać. Oj, teraz to już. Teraz to już jest nasz. Kurde, ani razu nas nie trafił. Trzeba to rozwalać. Oj, nagroda piękna. Synedrian probably seems strange to you. Próbujemy zbudować lepszy świat, tak skrajnie inny od świata, w którym dorastaliśmy. Prawdziwa utopia. Świat się nie zmienia, świat może być lepszym. No może być, zobaczmy. I'm glad our values are aligned, at least. To mnie cieszy. Zobaczmy, czy ma jeszcze jakieś pewne struktury. A, tu mamy bazę, zobaczcie. Tą bazę można by zrobić. Tego to chyba muszę uciekać. Nasi operatorzy wylądowali przed dużym opuszczonym budynkiem. Wygląda na to, że była to jakaś świątynia lub kościół. Wewnątrz znajdują się ciała, które wciąż siedzą na krzesłach lub na podłodze. Przed nimi leży rozkładające się ciało, ubrane w zniszczone szaty. To musiał być kapłan tych ludzi. Szukaj obiekt. Kondycji trochę stracili. Tu zdążymy. Construction complete. O, laboratorium badawcze. Czujemy coraz więcej doniesień dotyczących poważnie zmutowanych ludzi, którzy atakują patrole na całym świecie. Istoty te nazywane są zapomnianymi, wykazują ogromną agresję i napadły już wiele patroli Nowego Jerycha, Jerycha i Akolitufanu. Okej. Okay. Szony Bastion. Tak, to jest to, co tutaj był. Okej. Okay. Możemy tu przyjąć bazę. Tak byśmy chcieli, się wydaje. Okay, lecimy sobie tutaj. Teraz tak, obadajmy sobie bazy. Tutaj mamy PHB, napraw obiekt, magazyn. Stać nas, generator prądu. Od generatora zacząć. Dobra, nadajnik. Dać nas. Okej, okay, siły powietrzne. Badania zaraz się zrobią. Produkcja. Na razie to nic nie wyprodukujemy. Automacja. Generalnie możemy chwilę zaczekać. No i mamy pandoriańskie kolonie, czyli to, co mieliśmy zbadać w ramach w ogóle misji. Pandoriańskie kolonie to podziemne struktury przypominające tunele wykonane z biomasy wyprodukowanej przez Pandoran. Wygląda na to, że po ekologicznej transformacji morza są one kolejnym etapem w drodze do całkowitego podboju ekosystemów Ziemi. W każdej kolonii produkowane są specyficzne mutacje, dlatego na różnych obszarach obserwujemy występowanie dominujących mutacji. Wydaje się, że kolonie rozszerzają swój obszar działania z czasem i atakują każdą osadę ludzką, na jaką natrafią. Biorąc pod uwagę wzorce wzrostu kolonii, podejrzewamy, że istnieje kilka poziomów ich rozwoju. Początkowo poziom sklasyfikowaliśmy jako pandoriańskie gniazdo. O, budynek się zobaczy. Schwytanie i uwięzienie Pandoran. Możemy wybudować więzienie, okej, okay, ale to na razie nie. Zrobimy sobie w końcu naszą broń. To już jest tylko jeden dzień i godzina. Mi się podoba. Dobra. Bazę na razie tu zostawiamy. Tu nie mamy już niestety energii. I co? Główna winda? Magazyn jedynie możemy zrobić. Generator prądu, za mało zasobów, ale nic tam to nie da. Tutaj, czy to można rozwinąć później, bo nie wiem. Te miejsca. No generalnie co?
Podamy chyba tutaj, a może byśmy tą misję zrobili jeszcze dla tego Jericha. Gdzie ta misja jest tu? Przejmij stację kontroli satelit. Jak daleko te misje? Ta pierwszy. On stację kontroli. Dobra, lećmy się tutaj. I teraz co? Po chwilkę zaczekali. Dobra. Personel. Kazynka. No tu troszkę, ten jeden strzał, jak nie dwa nawet. Parować. To lecimy w tą stronę. W tą misję. Ci tam, kurde, jak się nie rozwali tego. Dobra, zbadaj. Mamy informacje o bastionie i handel. Handel nas nie interesuje, informacje na S-Night. Mamy po drodze. Kurde, on tutaj leci. Akolici Anu. No tego nie mamy za dużo. Bardziej za żarcie teraz. Dobra, jedziemy tu. I mamy etap pierwszy, badane miejsce. Kolejnym krokiem na drodze to Bajasa Westa do ocalenia ludzkości jest odzyskanie kontroli nad starą stacją kontroli satelitów. Precyzyjne uderzenie niewielkiego działu powinno wystarczyć, by pozbyć się obcych i umożliwić pracę naukowcom i inżynierom z Nowego Jerycha. To sobie zrobimy dzisiaj chyba ostatnią misję już. Dobra. Obadajmy. Zabezpiecz obszar. Gdzie jest ten? To był ten. Bardzo mała ta ma. No. No dobra. Okej. Okay, tutaj mamy tą naszą Amal. Całkiem ciekaw jestem właśnie, jak to będzie wyglądać. Dobra, ona i tak musi się schować tu za zasłonę. Kurde, ale tu go nie widzi. Dobra, ale to nic. Będziesz wartować. Ty myślę... Też. Kawał drogi przed tobą. A jesz. Ten co znika? Nie, to nie jest ten co znika. Ten zrobimy sobie na warcie tą pierwszą turę. Zróbmy tak jeszcze, żeby nie było tu. Ale nie wejdzie nam nic tędy. Idziemy do przodu. Idziemy sobie. Ty w razie czego tutaj nie warte. Zobaczmy, co się będzie działo. No i chłopaki strzelają fatalnie. Mm-hmm.
I wziął się, schował. Okej, powolutku. Nothing's getting past me. Aż się boję strzelić przecież, no. Przecież tyle. I'm on the move. A? Paki mają taką celność. I'll keep both eyes open. Wartujemy. Żeby się tu przydał, tylko jak tu wejść? Mamy drabinę, mamy jakąś. Wyżej. Nie ma sensu, mógłby skoczyć ciężki tam tylko. Zróbmy tak. Ktoś chciał tutaj wyjść z tej strony. No, broń uszkodzona, super. A, jakbym zgadł. Kurde, jest ich trochę. Następny, z prawej przechodzą, trzeba się tu flankować, żeby oni nas nie flankowali. Cholera z tyłu. Strzela. Nie, nie strzela na żadne. Okej. I'll be right there. No muszę tego, bo jak z tyłu mi tutaj wali, za tym on zaraz zniknie przecież. Bardzo ładnie. Męcik. Róbmy sobie. Dlatego to będzie ciężko tu trafić. My tak. Crunch time. Babo. Kurde, ten też znika? Gdzieś go muszę ukryć. Ready to engage. O, moment, bo ja nie chciałem go atakować jeszcze. Chcę zobaczyć, czy on nie zginie czasem. No, trzeba było to zrobić tak. Musimy tu zdecydowanie, tu mamy większe zagrożenie.
Tak. No dobra. Zobaczmy, co się będzie działo. Trzymaj się, stary. Czemu zawsze we mnie wali, no? Wiemy, że już ten, teraz tu idą. Dwóch tu szło. Jeden był tu, a drugi szedł tu. Jedzie tędy czy tędy? My mamy tutaj trzy warty, więc... Paraliż? Tego się nie spodziewa. Okej. Tyle, że to dużo nie robi, ale zaraz się dowiem, co robi w ogóle paraliż. Ten jeden. Zatrybiła warta, źle dałem. Kamal szybko dostała, zweryfikowana została. No proszę. W końcu coś zatrybiła. Ale weszło pięknie. Po nim. No proszę, następny. Okej, okay, to po kolei. O. Mam jeszcze pistolet. Bijmy go. Czemu nie? Nie będzie nam zasłaniał tutaj. To dalej. Okay, nic tu nie zrobimy. No i teraz... Proszę, dwa punkty akcji mamy marnowane. Ja nawet nie mogę strzelić. Dobra, musimy się schować. W tym razie... Nam zajęto, a ten tutaj też nie mamy. Dobra, broń i... Teraz tak. Jesteśmy troszkę w złej pozycji, powiem szczerze. Chyba przejdziemy sobie tak tutaj. Przyjmiesz ładnie. I on ma tą bańkę. Uff. Widać, ale widać broń. Okej. Teraz to się zmieniło. Nie ma czym strzelać. A schowaj się tu. Też damy wartę. Teraz ty. Dalszą wartę. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Confirming target. Za 30, ale jest. A weź się wycofa jeszcze w razie czego. Można i tak. Ciekawe, co ten drugi zrobi teraz. Jak on jest bez broni, trzeba sprawdzić. Ma dodatkowy atak, ale on nie pluł tym świsem. A co będzie, jak paraliż będzie? No właśnie, co będzie? O, jak pięknie.
nam to daje? 0 punktów akcji. No to jest wkurzające. Pęcik. Pewnie zniknie. Ale... Dobra, bardzo nie. Wchodzone sprzęt osłona. Nie, z tego. A, krwawi, inny głos. A, walmy jeszcze z pistoletu. Okej. Dobra, i to jest po wszystkim już. Chowamy się. Natomiast my... byśmy tutaj chętnie coś... Potraw, proszę cię. Dobra, to musimy to zrobić inaczej. W tak... tu być, no musi tu stać przecież. Oj nie. Tu jest. Mordę. O, ma tylko ten paraliż tymi mackami robi. To dobrze, 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 dobrze. Nie jest źle. Nie jest źle. Ale ten paraliż jest wkurzający, bo nam wykluczyło tak naprawdę jednego żołnierza. Spada co turę, ale... Okej, mamy doświadczenie. Ale zrobiliśmy zadanie dla frakcji, którą i tak będziemy męczyć, więc jest dobrze. Obecnie nowe Jericho okazuje wsparcie dla projektu Phoenix z widoku globu dodaną lokalizację bastionów. Nowego Jericha broni, aby zdobywać reputację. Nieskuteczna obrona powoduje utratę. Okej. Okay. No to zobaczmy. Tego nie mamy niestety. No i dobra. Mamy troszeczkę materiałów i teraz możemy sobie, słuchajcie, sprawić tą drugą bazę. Prawa w toku 2 dni, czyli nie jest takie proste. Dobra, tu mamy naprawę też w toku i tak mamy magazyn, główną windę, nadajnik. Możemy coś zbudować teraz? Możemy. Batery nam są tu potrzebne. Mieć żołnierzy tutaj jakiś. Pojazdy w bazie nie ma. Powietrzne personel. Dobra, tutaj mamy awans. Zerknijmy. Okej, snajper. Ale mamy czynności przeładowania i ekwipunek, nie zbywają punktów. Ale my tu mieliśmy dać mu inną klasę chyba. Damy mu... Vera. Właśnie za tym idzie. Coś tu będziemy dać przed wyborem. Dobra, to sobie zobaczymy później. Czy my coś tu potrzebujemy? Magazynek do bulldoga. No zdecydowanie to nam cały czas idzie. Granaty też trzeba.
nam się zrobił ten Goliat. Zrobił nam się ten Goliat. Już, już. Tu mamy takiego ciężkiego. Bardzo chciał zobaczyć, jak to u niego będzie wyglądać. O! Pojemność magazynku 8, a tu jest pojemność magazynku 12. Tylko, że to pojedyncze strzały, tu mamy potrójne. No dobra, to sobie zostawiamy i co? I chyba na dzisiaj koniec. Wszystko się będzie powoli robić. Dobra, dzięki wielkie. My sobie będziemy wracać do bazy w swoim czasie. No i co? Do zobaczenia na następnych live'ach. Także trzymajcie się. Cześć.